Cześć wam, dzisiaj jest Wizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact. W serii o tym samym tytule i dziś będzie coś prostego, czyli będzie krótki i prosty poradnik, jak zrobić questa, którego macie w Battle Passie w tygodniowej zakładce. Jest tutaj Collect 100 Liyue Local Specialities. Do tych specjalności zaliczają się rudy i rośliny takie jak Corlapis, Glaze Lily, Zhuzhuan Chili, Noctilioius Jade, Quinxin, Silk Flower, Starconch i Violet Grass. Łamańce językowe. Jak zwykle w tej sytuacji polecam skorzystać z interaktywnej mapy, link na dole w przypiętym komentarzu, która niedługo nie będzie nam do niczego potrzebna, bo tą samą funkcjonalność powinna mieć mapa in-game. Ale póki tak się nie stało, póki ten stan rzeczy nie jest stanem faktycznym, to interaktywna mapa z na dole przypiętego linka jest jak najbardziej na propsie. Jako że są to specjalności z Liyue, to pierwszą rzeczą na naszej liście jest Corlapis, którego jak widzicie jest sporo. Jeżeli zaczynacie dopiero grę, to najłatwiej najprawdopodobniej będzie wam złapać ten, który znajduje się do wykopania na przejściu między Mondstadt a Liyue, ale jeżeli macie już grę w miarę jako taką otrzaskaną, to jest tego od groma. Bardzo duże skupisko Corlapis znajdziecie na Mount Hula. To jest to miejsce na mapie, całkowicie na zachód, ostatni teleport na lewo jaki jest, który się nazywa Minlin Liyue. Oh, piękne widoki, ale obracamy się. Pamiętajcie zabrać kogoś z ciężką bronią, żeby łatwiej było rozbijać. I jest tego na samym początku całkiem sporo. Właściwie nie musicie się nawet jakoś wybitnie rozglądać, tylko łupiecie, odpalacie kręcioła i Corlapis w ilościach hurtowych do was leci. Drugim przedmiotem na naszej liście jest Glaze Lily. I jeżeli jest jakieś miejsce, gdzie lili jest dużo, to jest sama północ Liyue albo praktycznie samo południe, bezpośrednio w mieście. W Liyue musicie się pobujać po lapisowych ogrodach, ale ja lubię skoczyć do teleportu, który się nazywa Bishui Plain Liyue. I tutaj na tych czadersko wyglądających plantacjach jest tych, co to jest, lilii. Lilii jest tutaj sporo, dostatek ci tu jest. Będą one ukryte pośród kwiecia, ale widać je z daleka, bo będą błyskały, więc jak będziecie biegli po mostach od góry, będzie widać, gdzie i jak możecie je znaleźć. O tym będziemy mówili za chwilę. Przy okazji jest tutaj sporo tych cusiów, które wyrzucają hajs, jak to mi ktoś mądrze napisał w komentarzu. Jak tylko to wyskoczy spod ziemi, to trzeba to klepnąć, żeby dostać 500 mory zamiast po jednej sztuce złota. Dziękuję za protipa. Trzecią specjalnością na naszej liście jest Yejun Chili, papryczki chili, których jak widzicie jest całkiem sporo na północy oraz na zachodzie Liyue. Jest ich całkiem sporo tam, gdzie łapaliście lilię, ale jeśli poluję na papryczki, to preferuję polecieć w okolice Zhuzhuan Karst, jeżeli tak to się czyta, teleport Minlin Liyue. I mam wrażenie, że jest ich tutaj wysypane troszkę gęściej niż na północy. Czwartym przedmiotem jest Noctilioius Jade. I jest to ruda, którą możecie znaleźć w kilku miejscach Liyue. Nie występuje w jakiejś zastraszającej ilości, ale też nie jest jakoś wybitnie trudno ją znaleźć. Moja ulubiona miejscówka to jest tepnąć się do domeny Hidden Palace of Linshan Formula i rozejrzeć się naokoło, bo tego jest tutaj trochę, aczkolwiek na pierwszy rzut oka, no na pierwszy rzut oka tym razem było widać, ale zazwyczaj są tak jakoś bardziej ukryte, że się w oczy nie rzucają. Tu jest świetne miejsce. Oryginalnie jest chyba ukryte za ścianą, którą trzeba rozwalić, jeżeli ma czy kogoś z mieczem dwuręcznym, to wystarczy, ale jak to już rozwalicie, to jest tego tutaj troszkę. Piąty przedmiot na naszej liście to kwiaty Quinxin. Możecie oczywiście łapać je, kiedy już wyruszycie po Glaze Lily i papryczki chili do wioski na pola uprawne, tylko że one rosną zazwyczaj troszkę wyżej, będziecie się musieli powspinać i zazwyczaj mam wrażenie, że jest to bardzo nieekonomiczne. Mimo wszystko jest to chyba największe skupisko kwiatów Quinxin. Nie wiem, czy ekonomiczne przy zbieraniu, trzeba się sporo powspinać, a to jest czasochłonne. Przyznam się wam, że unikam zbierania jak mogę. Najczęściej jak już łapię, to przy okazji i questa, który się pojawia w daily, gdzie trzeba zerwać trochę tych kwiatów dla jednego z NPC-ów. Szóstym przedmiotem na liście jest Silk Flower, jeden z moich ulubionych przedmiotów do farmienia, bo nie rośnie w zbyt wielu miejscach. Wystarczy się kopnąć albo do Wangshu Inn, albo do Liyue. Jeżeli chodzi o Wangshu Inn, sytuacja jest prosta. Skaczecie na dół, lecicie na złamanie karku i BUM! Skrzydełka i widzicie, rośnie to te duże, takie czerwono-różowe. W sumie nie wiem, jaki to jest kolor. Czerwony bardziej z daleka, różowy bardziej z bliska. Pamiętajcie, że za mostem też jest kilka sztuk. Sytuacja w Liyue jest prosta, jeżeli nie jeszcze prostsza. Musicie się dostać do lapisowych ogrodów i powinno tego trochę tutaj być. Idealne do łapania od razu z Glaze Lily. Przedostatnim przedmiotem na liście jest Starconch i jak możecie się spodziewać, będzie go łatwo znaleźć. No w okolicach wody, nad morzem. Lecicie nad morze, gdzie wam wygodniej, aczkolwiek najbliżej chyba będzie od Kyongji
estuary, w Liue. Najbliższe Starkończe będą zaraz koło teleportu, więc widzicie, jest tego tutaj trochę i za bardzo szukać nie trzeba. Ostatnim przedmiotem na naszej specjalnej liście jest Violet Grass i to będą takie fioletowe dzwonki, które rosną zazwyczaj na terenach górzystych. Zobaczycie je na zboczach, na ścianach praktycznie. Jeśli Violet Grass jest mi do czegoś potrzebny, to zazwyczaj teleportuję się w miejsce Lisha Liue. Na tym wzgórzu, na ścianie tego wzgórza zazwyczaj rośnie ich kilka, nie wiem, ze dwa, trzy, w zależności od tego, ile tym razem się... O, dwa są na dzień dobry. Dobra, 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 złapać się ściany. Mamy jeden. I lecimy po drugi. Idealnie. O! Lol, idealnie wbiło mi Collect 100 Liue Local Specialities. 42 poziom Battle Passa. 4 dni, jakbym się uparł, to bym może nawet zdążył wymaksować. Aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby mi się chciało. I to wszystko, ludziska. Bardzo podstawowy, bardzo lightowy poradnik zbierania. Jeżeli wiecie, czego szukacie, to zazwyczaj robicie tego questa nawet o tym nie myśląc. Widzicie itemek, o którym wiecie, że jest na tej liście, podbiegacie, łapiecie i lecicie dalej ze swoimi zadaniami. I zazwyczaj w ciągu tygodnia udaje się zebrać około 80, 90, 100 rzeczy, bez zwracania na to uwagi ostatniego dnia, tylko sprawdzacie, aha, brakuje mi tam, nie wiem, 5. Lecimy na pierwszą rzecz, Core Lapis, tego jest dużo, w jednym miejscu możemy nałapać, jest całe! I to tyle, ja wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia następnym razem, miłego dnia, dobrego jedzonka i hej! We had no time to say goodbye, so let's not call it that. Po ostatnim Q&A z twórcami myślałem, że będą same leniwe dni i nie będzie żadnych newsów. Dzisiaj jest chyba pierwszy dzień, kiedy nie wysypało się na mnie całe wiadro nowych informacji związanych z Genshin Impactem, więc jestem pod wrażeniem.